a w środku za ciepło. Trzeba się, kurczę, rozpłaszczyć. No i... Ten cholerny olej, kurde, już go tu przygotowałem, uciekł. No nie ma go. Ta skleroza. Widzieliście ten olej? Tu jest olej, schował się ten pierw. Skoczyłem na niego jak zwykle, po niego jak zwykle na jednej nodze. Teraz próbujemy taki inny popierdółek, żeby szybciej szło. Ale pije ta decha jak pierun. No jest, kurde, picie się chciało. Jak w żniwa. Dzisiaj to jest tak zwane oliwienie na tokarce. Żeście takie coś też nie widzieli chyba. Nie chcę mu tam przeszkadzać, bo tam robi, kurczę, szlifuje ten stół. Ale uciekł z elektrykiem kaś tam. I zaraz go nie ma, już nie poszlifuję za dzisiaj nic. No i tak by to było. Cak, cak. Te boki. Będzie to fajnie wiać do tej szczeliny na dół. Jeszcze trochę tu idziemy na papier. Oliwiemy, oliwiemy. Prawie jak szpachlowanie. No dobre, że to nie jest żadna chemia, nic takiego. A się koń śmieje z tych chemików wszystkich, co ta chemia stosują. Ale zasało. Jeden by był gotowy. Teraz piję, 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 piję. No i dobra, i styknie mu, bo udział żarty. Te wszystkie haczyki na te narzędzia, na te popierdółki, ja będziemy zakładać jeszcze kiedyś. Chodzi o to tylko, żeby za bardzo się to brudne nie zrobiło, ta cała impreza. Bo tu się szlifuje, cuduje, rzeźbi, wszystko naraz się dzieje. I problem polegał właśnie na tym, że to by się już tak zbrudziło, żebym tego, kurde, w ogóle nie doprął. No jest miodzik. Tak to ten olej zaklei te wszystkie wnętrzności. Jest ok. Tu zrobimy może z blachy chromoniklowej, czy z chromoniklowego kątownika, jakieś takie różne popierdółki na te narzędzia, ale ogólnie da się z tym żyć.
i da go zawiesić. O, pasuje jakby stamtąd był. Dobra, sztuka numer 2. Tralala. Są takie małe skazki, bo te płyty nie są nowe. My takie stare płyty tam zdobyli gdzieś. Znaleźli my je, kurczę, w piwnicy, a szkoda ich było, kurczę, tego, bo poszły na opał. To jest sklejka o grubości. Zaraz wam tu powiem. Kończę śmieję z nos. 22 mm. Także tu już idzie co nieco powiesić na takim czymś. Nie złamie tak szybko, ani się nie tego. Śliskie to, jak na oliwione. Jeszcze jakaś śruba w tokarce jest przypięta, a Jarek tam chce coś toczyć. Nie chcę mu tego wypinać, bo zapomni o tym. Taki hajster jakiś tam chce jeszcze drugi toczyć, bo już jeden wytoczył chyba. Widzę, że to już jest inno. No i to by tak było. Wszystko jest piękne, tylko najgorsze jest to szlifowanie tego pierwiństwa. Bo trochę tych sztuk tu jest i to trzeba jakoś trzeba ten temat ogarnąć. Jeszcze mam mało oleju. Muszę sobie dolać tym jeszcze. Piją jak pierun te sklejki, bo one są suchutkie, one były jakaś tam po piwnicach leżały, a my je przytachali tutaj, no ale piecem się teraz grzało tutaj, to one wyschły konkretnie. Teraz to one mają durst. Piją jak diobli. No i w ten sposób by to było. Teraz kawałek suchego papieru. To jest dobre, zero rękawiczek. A ten olej na rączki, jakie to fajne rączki, bo ten człowiek ma takie fajniste. Jadalny olej to jest. Przeterminowany, ale jadalny. Dobra, nowy papier trzeba. No ładuję tam do sprawie filmy. Te wszystkie skazy, te popierdółki, takie co są malutkie, to my się tym nie przejmujemy, bo tu przyjdą narzędzia, one to i tak zakryją. A wy przecież nikomu nie powiecie, że takie coś tam było. Nawet nie będziecie wiedzieć, na której płycie to było. Jak tego tu jest, kurczę, ile to jest? 4, 8, 16 sztuk tych. A potem jeszcze są inne. Ja mu zawsze na filmy z daleka puszczą, żebyście nie widzieli, jak to było. To nie ma żadnego znaczenia. Można by to było szlifować 20 lat i cudować, i miodzić, i kombinować, i szelakiem pomalować. Ale na taki warsztat to jest w zupełności wystarczający. To nie są skrzypce, które muszą służyć 400 lat. Kucie śmieje ze mnie ten pierun. Cały czas się śmieje. A ten drugi chyba ma kaszel. Musiał kurde coś zajarać w nocy.
No, cztery takie te blaty są oszlifowane. Cztery pomalujemy, a potem zobaczymy. Pomalujemy, posmarujemy olejem, a potem zobaczymy, jak tam z chęciami. Czy jeszcze będą chęci na jakąś inną sprawę, czy nie. Jeszcze muszę dużo rzeczy nagrywać z tymi szyszkami, tam ta druga akcja jeszcze i tak dalej. Ale ta pogoda jest taka paskudna i najgorsze jest to, że światło. Światło jest najgorsze i w taką pogodę robić cokolwiek. Ja bym to najchętniej na dworze nagrywał te wszystkie filmy. Na świeżej lufcie. Ale jak jest taka paskudna pogoda, to się kurczę ani wyłazić nie chce, co dopiero coś filmować. Do malowania te popierdółki, to są dobre, jakby się malowało coś, cokolwiek, to by było ok. Szybko idzie i fajnie gładko, bo to taki fajny cicik jest. Cicik. Taki meszek. Dobra. Zaś muszę lecieć po suchy papier, kurczę. I ta rolka jest tak zaklamocona u góry tam, że nie chce mi się tych klamotów tam wszystkich ściągać, a po drugie one tam na tej rolce na razie tak dobrze się mają i żyją i gazdują. Dobra. Następna sztuka była. Trochę na sucho, żeby się maraz nie przykleił, reszta się wsiąknie jeszcze do środka i jest ok. Ja tak robiłem kiedyś kuchnia z buczyny, cała kuchnia, no ale nie w ten sposób, wiadomo, kuchnia to się trzeba bardziej przyłożyć i tak dalej. I też nie lakierowałem tego niczym, tylko została olejem jadalnym nasmarowano i jest git. Wyschło to fajnie, on to potem wyjaśnieje po czasie, jeszcze wyjaśnieje to, jak to te drewno to wpije i jest pięknie. A żadnych lakierów tam pierdołów, bo to wszystko jest bzdura. A po czasie zawsze jeszcze można sobie to zeszlifować, tak powiedzmy po 5-6 latach idzie to zeszlifować i ten olej już się pod tak nie klei, to do papieru ściernego, bo to już jest wyschnięte, wszystko tego. Tak po 5 latach można sobie odnowić taką kuchnię. Te wszystkie ryski wyszlifować, te wszystkie pierdoły, co tam kobita tnie nożem kajniecza zamiast na desce fajny, bogaty, którą zrobiłem. No i tak to jest. Ostatnia deska nam została z tych czterech. Nie wiem, czy robić serię po 4 deski, ale na dłuższą metę to by był nudny taki film. Ja to potem zrobię bez kamery i puszczę wam to, jak to już będzie wszystko gotowe. Ileż to można oglądać, jak ktoś deski obroco i smaruje olejem. Jadalnym. Jakie to pierwszeństwo jest.
po czasie tak o wiele wyjaśnieje, tylko to trzeba, kurczę, dać temu trochę spokój. To się wpije ta decha do środka. Ja wiem, jak z tą kuchnią było i też wyjaśniało. Tak, umysł od niektórych ludzi czasem wyjaśnieje, a czasem już tak zostanie. Tu mamy jeszcze kawałek zielonej farby. Ale... z tyłu to nie jest tak źle. No i to by tak było. Teraz to wytrzymy trochę na sucho. Jeszcze tam chce się wbić do tych, pod ten French Glit. Więc tu już przeleciłem Rosji 2 i to by tak było. Powiem szczerze, tak te kanały stolarskie, jak ja tak oglądam, wszystko jest ładnie, pięknie, tylko co ja muszę szacun powiedzieć za filmowanie tego wszystkiego, bo samo robota to jest małe piwo, ale filmować to cholerstwo to nie jest takie łaps, bo ten kurz, nawet jak się z odciągiem jedzie ze wszystkim, ten kurz to wszystko, to się wali, ta aparatura w te kamery, w te obiektywy, w te wszystkie pierdoły. Za to naprawdę jest szacun, jak ktoś kręci cały czas. Wiadomo, że oni mają odciągi profesjonalne i to, i sro, i sio, ale jednak nikt mi nie powie, że aż tak czysto jest na stolarni, że nie ma pyłu, bo taki to by była stolarnia muzeum, a nie. Jeszcze raz idę po jeden papier. I teraz tak, ja nie wiem, czy te filmy, które robię, wam się podobają na tyle na ile. No wiadomo, że są lepsze filmy w 4K, w 4SIA, wszystko będzie, my do tego dojdziemy, to nie jest żaden problem. Problem jest taki, że taki film w 4K, jak ja go chcę obrobić, to ten komputer ma co robić, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że to mi dużo czasu by zajęło, to ja bym nie mógł w ogóle nic zrobić, musiałbym się tylko samymi filmami zajmować. A robimy to wszystko, jak wiadomo, hobbystycznie, nikt nie robi tego zawodowo albo coś w tym rodzaju. Nie ma żadnych sponsorów, jeszcze nikt ani centa nie przyniósł. I na razie, mimo biedy, jakoś dowiemy sobie rady. Zo, i tak by to było. Aha, o czym chciałem gadać, no szacun za te filmowania w tych stolarniach, bo tam zawsze jest pyłu i tak dalej, ja wiem, jak ja coś spawam i tak dalej, tylko patrzę, aż mi ta kamera wysiądzie. Dobra, no i tak by to wyglądało. No, posunęliśmy się o 4 deseczki troszkę dalej. A czym to będzie farbowane, bejcowane? To się możecie domyśleć. Ja już wiem. Tu jeszcze góra została i tak dalej, i tak dalej.